Wystawa Dulska na scenie powstała w związku z Narodowym Czytaniem Dramatu Gabrieli Zapolskiej. Ukazuje genezę tego utworu oraz przede wszystkim jego dzieje sceniczne, obejmujące już 115 lat. Wybraliśmy najważniejsze inscenizacje, przede wszystkim krakowskie i warszawskie, chociaż są też przywołane tutaj spektakle grane w Wilnie czy w Kijowie. Prezentujemy dwa wizerunki Gabrieli Zapolskiej mniej więcej z czasu pisania Moralności Pani Dulskiej. Obrazy namalowane przez jej drugiego męża, Stanisława Janowskiego. Więc można sobie wyobrazić, jak wyglądała Zapolska w momencie pisania Moralności Pani Dulskiej. Przypomnę, że miała wtedy 49 lat, miała za sobą karierę już aktorską, no i była coraz bardziej cenioną dramatopisarką, ale jeszcze nie zyskała powszechnego uznania. I jeden z portretów to jest na tle kurtyny Henryka Siemileckiego w Teatrze Miejskim w Krakowie, gdzie właśnie odbyła się prapremiera Moralności Pani Dulskiej. Jak wyobrażała sobie Zapolska główną postać dramatu Anielę Dulską, pokazuje karykatura przez nas eksponowana. Była to zdecydowanie postać karykaturalna, taka Herodbaba, budząca przede wszystkim respekt, wręcz strach. Jest na wystawie afisz prapremiery krakowskiej. Nie ma niestety zdjęć, dlatego że się nie zachowały. Natomiast jest cała seria zdjęć z przedstawienia, które powstało 20 lat później w Teatrze Polskim w Warszawie, w którym główną postać zagrała Stanisława Słubicka tak na prapremierze, a Zbyszka grał Jerzy Leszczyński, który przedstawienie wyreżyserował. Pokazujemy również kolejne wcielenia Anieli Dulskiej, to znaczy najwybitniejsze twórczynie tej postaci i właściwie najbliższa tego wyobrażenia autorskiego była Jadwiga Chojnacka, która grała ponad 50 lat Anielę Dulską na scenach Łodzi, Warszawy, nawet Poznania i Lwowa. Obok Chojnackiej prezentujemy inne wybitne twórczynie Anieli Dulskiej. Jeszcze z okresu międzywojennego to była Wanda Siemaszkowa, wybitna aktorka modernistyczna, później Stanisława Peżanowska, z okresu powojennego Janina Romanówna, Halina Gryglaszewska, Anna Polony. Może zatrzymajmy się przy przedstawieniu Andrzeja Wajdy Z biegiem lat, z biegiem dni, powstałym w 1978 roku w Starym Teatrze w Krakowie. Była to opowieść o Krakowie między Powstaniem Styczniowym a Wielką Wojną i Moralność Pani Dulskiej stała się sednem jak gdyby tej opowieści. Aniela Dulska miała dopisane rozdziały ze swego życia, zarówno młodość, gdy była jeszcze narzeczoną Felicjana Dulskiego, jak i ten okres takiej starości, no ale clue tego widowiska, które później zostało przekształcone w serial telewizyjny, to była pełna, niesłychanie wierna ekranizacja Moralności Pani Dulskiej, osadzona w 1907 roku w Krakowie. Więc Wajda jak gdyby sprawił, że no już zdecydowanie została moralność osadzona w historii i w realiach Krakowa. Oprócz dokumentacji przedstawienia krakowskiego prezentujemy także dokumenty wystawień na innych scenach. Moralność Pani Dulskiej natychmiast została wystawiona w Warszawie, w Teatrze Małym, a później w Teatrze Letnim w warszawskich teatrach rządowych. Później była grana oczywiście we Lwowie, we wszystkich ośrodkach teatralnych, gdzie tylko działał albo gdzie docierał polski teatr, tam moralność została odegrana i mamy programy, afisze dokumentujące te przedstawienia za życia Zapolskiej. Jeśli idzie o realizacje współczesne, to tutaj wybraliśmy dwa przedstawienia warszawskie, które powstały na przełomie XX i XXI wieku. Jedno przedstawienie to jest w Teatrze Ateneum w reżyserii Tomasza Zygadły z Anną Sen w roli tytułowej i oprócz serii zdjęć pokazujemy kostium, w którym Anna Sen występowała na scenie Ateneum. No i łatwo się przekonać, że ten bardzo elegancki taki, no jednak kostium nie ma nic wspólnego z tym brudnym szlafrokiem, który zadysponowała dla Anieli Dulskiej Gabriela Zapolska. Natomiast
Drugie przedstawienie, które przywołujemy, to jest ostatnia realizacja warszawska z 2011 roku w reżyserii Agnieszki Glińskiej. To jest, moralność jest już osadzona w realiach Polski międzywojennej, właściwie w latach 30. Agnieszka Zawadowska pod okiem Agnieszki Glińskiej już to przesunęła bliżej współczesności. No i to była jedna z takich prób podejmowanych już uwspółcześnienia. Moralność Pani Dudzkiej jest grana na ogół w takich dekoracjach realistycznych, gdy jest to po prostu wnętrze mieszkania, no, takiego burżuazyjnego, jak to napisała Gabriela Zapolska. I zastanawialiśmy się, czy nie pokazać jakichś takich elementów stałych dekoracji. I wybór padł w końcu na sztuczną palmę, która jak gdyby zajmuje bardzo poczesne miejsce w salonie Dulskich. Jak wiadomo, była wycierana z kurzu przez Felicjana Dulskiego. Więc my pośrodku Kordegardy umieściliśmy również taką sztuczną palmę, żeby przywoływała scenografię, dekoracje do moralności Pani Dulskiej.